Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina, 25. niedzielę zwykłą. Czytamy tekst Ewangelii z świętego Łukasza, rozdział 16, wersety od 1 do 13, a jesteśmy w kaplicy domowej w parafii świętego Michała w Lublinie. Nie mieszka ksiądz Wojtek Leweta. Tak serdecznie. Witamy księdza Józefa Maciąga. Pozdrawiam ksiądz Robert Muszyński. Posłuchajmy tekstu Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korcy pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Wspaniały tekst, bo mówi, że ludzie tego świata umieją używać pieniędzy, żeby sobie zyskać przyjaciół. Tymczasem ci, którzy idą za Chrystusem, często jakby nie wiedzą, jak dobrze użyć pieniędzy, żeby zyskać sobie przyjaciół. W Ewangelii mamy pokazane te dwa światy. Świat synowie tego świata i synowie światłości. I jednocześnie jaka jest wartość obydwu światów? Nieporównywalna. A jednak synowie tego świata są lepsi, sprytniejsi. Ale w relacji między sobą. W relacji między sobą i w zyskiwaniu tych dóbr. Moglibyśmy powiedzieć, że ten gość, ten ekonom dosłownie, czy inaczej szafarz, administrator. Szafarz jest takie archaiczne, mało zrozumiałe. Umiał się ustawić w życiu. Wiedział, że nie nadaje się, jak go zwolnią z pracy i będzie musiał podjąć jakąś zwyczajną, robotniczą pracę. Kopać albo i żebrać. Że nie ma siły po prostu. Żebrać się wstydzi, bo to uważa jego godności. Te 100 beczek oliwy to jest dużo pieniędzy. To jest 1000 dni pracy. Czy 100 beczek, 100 korcy pszenicy to jest 2500 dni pracy, dniówek. A więc to nie byli ludzie biedni, z którymi on wchodził w relacje, tylko bogaci. Wiedział, jak się ustawić, żeby oni go nie zatrudnili na ekonoma. Bo wiedzieli, że potrafi oszukiwać. Ale go Pan pochwalił. Historycznym faktem. Wszystko na to wskazuje, że nie jest to przypowieść, którą Pan Jezus powiedzmy wymyślił, żeby coś zilustrować. Raczej odnosi się do faktu z ówczesnej kroniki kryminalnej, gdzie byli właśnie ekonomowie, właściciel sobie rezydował w Rzymie czy w jakiejś innej metropolii. Majątek był na terenie, dajmy na to, Palestyny, więc potrzebował ekonoma, który będzie zarządzał majątkiem, troszczył się i pomnażał kapitał. I oczywiście ci ekonomowie bywali nieuczciwi i najpierw defraudowali majątek swoich panów, przyznając sobie większe, nazwijmy, garze, niż by wynikało z umowy. A kiedy dowiedzieli się, że zostali zadenuncjowani i będą musieli utracić urząd, właśnie jeszcze zadbali na koszt swego pana o to, żeby dłużnicy i
ich panów byli takiemu ekonomowi wdzięczni. Więc to oskarżony, że był oskarżony, to jest to diaballo greckie, które by oznaczało po prostu oczernienie, że ktoś go postawił w złym świetle, może nawet zmyślając jakieś rzeczy, po to, żeby może zająć jego stanowisko, jego urząd. A więc mamy oczywisty fakt, że dwa razy ten ekonom okazał się nieuczciwy wobec swojego pana. Natomiast Pan Jezus przenosi ten fakt na poziom innej zupełnie ekonomii, ekonomii Królestwa Bożego, i mówi: zobaczcie, trzeba właśnie w taki sposób postępować, jak ten nieuczciwy zarządca z dobrami waszego pana, którym jest Bóg. Dlatego mamy paradoksalne, trochę szokujące, prawda? Czyli jak używać dóbr naszego pana, żeby. I w tym momencie mówimy też o pieniądzach wprost. Tak. Żeby zyskać prawdziwe dobro. A co jest prawdziwym dobrem naszym? Sam Bóg. Sam Bóg. Czyli życie wieczne. Życie wieczne. Dlatego, jak czytamy, Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, ale jest ważne to dopowiedzenie, dlaczego, nie za nieuczciwość, tylko że roztropnie postąpił, a więc pochwała jego zapobiegliwości, tego sprytu pewnego. Ciekawe, że ta roztropność tutaj jest użyta w takim kontekście nie cnoty, tyle, że właśnie tego przemyślenia, przemyślności takiej, pewnej umiejętności życiowej. Jezus ukazuje, w jaki sposób, w sensie pewnej gorliwości, ludzie wiary powinni faktycznie robić wszystko, żeby zdobyć największe dobra. Jeżeli potrafią być zaangażowani w dobra tego świata, których wartość jest przecież o ile mniejsza, nieporównywalna z dobrami wiecznymi, no jeśli taka jest gorliwość o dobra tego świata, jaka powinna być gorliwość o prawdziwe dobra, które są wieczne? Patrzmy więc na siebie jako na zarządców, takich ekonomów. To słowo pojawia się aż 7 razy w tej Ewangelii. Zarządca, zarządzać, administrować. Otóż wszystko, co mamy, majątek, także nasze zdrowie, siły, możliwości, to wszystko, czym możemy, co możemy inwestować, mówiąc krótko, w naszym życiu ziemskim, to są dobra, które otrzymaliśmy w zarząd od Boga. Nie należy sobie ich przywłaszczać, uważać siebie za właścicieli, ponieważ Bóg jest właścicielem wszystkiego i ktoś, kto uznaje, że to jest moje życie, moje zdrowie, moje pieniądze, zniszczy to wszystko, co ma w swoich rękach. Natomiast mądry ekonom pamięta, że będzie musiał zdać sprawę ze swojego zarządu, że będzie musiał kiedyś przestać być rządcą i musi mądrze gospodarować tymi dobrami, prawda? Ten tutaj głupio zarządzał, ponieważ brał wszystko dla siebie na początek i był trochę jak ten bogaty głupiec z 12 rozdziału świętego Łukasza, który mówi: tyle mam dóbr, muszę pobudować nowe spichlerze, wszystko moje, będę mógł używać. Bóg mówi do niego: głupcze, tej samej nocy umrzesz, a o twój majątek będą się bić twoi synowie. Czyli, i to będzie jedyna rzecz, którą zyskasz. Czyli kwestia używania dóbr nie jako celu, tylko jako środka do osiągnięcia celu, bo faktycznie można mieć dobra i tak nimi zarządzać, żeby... Można zdobywać przyjaciół niegodziwą mamoną, czyli pieniędzmi. Jak sobie zdobywać przyjaciół? Właśnie mówi o tym dalszy ciąg tej przypowieści. Na pewno nie przywłaszczać sobie tych dóbr, ale pamiętać o tym, po co właściciel, czyli Pan Bóg, dał mi je w zarząd. Po to, żeby przynosiły zysk. Jaki zysk mogą przynosić dobra tej ziemi Panu Bogu? Podwójny. Po pierwsze, używanie ich z wdzięcznością jako daru ojcowskiego Boga, a więc chwała Boża, uwielbienie Boga, i po drugie, pomnażanie bratelstwa między ludźmi. Pieniądze, bogactwa służą temu, żeby się dzielić, zdobywać przyjaciół, to znaczy budować braterstwo między ludźmi. Czyli na przykład rodzice, którzy mają dzieci, mogą albo
pomnażać pieniądze, bo trzeba więcej, więcej, więcej wybudować, więcej mieć, większa działka, większy dom, większy samochód i tak dalej. I tych pieniędzy nie używają na budowanie relacji ze swoimi dziećmi, bo nie mają na nich czasu na przykład. To jest wtedy takie bałwochwalstwo. Jakiś inny przykład spróbujmy pokazać. Ubodzy, prawda? Popatrzmy, bogacz i Łazar. Znowu, jesteśmy ciągle w Ewangelii Świętego Łukasza. Te przypowieści są z sobą wzajemnie powiązane. Przez całe swoje życie bogacz korzysta z życia, wspaniale się ubiera, wspaniale ucztuje. Nie widzi ubogiego, który z punktu widzenia Boga ma prawo do tych dóbr. Ma prawo nie tyle do jałmużny ochłapu, ale jakiegoś hojnego podzielenia się. Otrzymałeś te dobra po to, żeby twój ubogi był twoim bratem, który dzięki tobie będzie też fajny. Czy możemy powiedzieć zatem, że ktoś, kto jest bogaty, w jakimś sensie odpowiada za biedę w tym świecie? Jest dłużnikiem ubogich. Pytanie, jak będzie zarządzał tymi swoimi dobrami? Czy pomnoży się braterstwo, o które chodzi Bogu, który chce mieć... Myślę, że piękny przykład, który koresponduje z tą Ewangelią, a też jest zawarty w niej, tylko w innym miejscu, jest przykład Zacheusza. Jako człowieka bardzo bogatego, który jednak po spotkaniu z Jezusem zmienia się i po tej radości spotkania mówi, że teraz będzie te dobra oddawał. Najpierw miał Pana, którym była mamona, i jej służył, i ona mówi, ty jesteś moim Bogiem, ty jesteś moim wszystkim, ty dasz mi szczęście. Był człowiekiem bardzo nieszczęśliwym, ponieważ był uwikłany w taki strukturalny grzech, z którego właściwie nie było wyjścia. On był urzędnikiem podatkowym, ręce pełne brudnych pieniędzy. Trudno było wyrwać się z takiego mafijnego układu. Tymczasem po spotkaniu z Jezusem nagle jakby to wszystko z niego spada, ten cały, ta złota klatka się otwiera, on wychodzi na wolność i odkrywa, że jest synem Abrahama i synem Bożym też i że ma wokół siebie ubogich, którzy stają się jego braćmi, ponieważ on dzieli się z nimi tym, co ma. Czyli nie tylko, odzyskuje synostwo i braterstwo, co zabrał, ale jeszcze się podzielił. I czy zyskiwał przyjaciół. Wchodzi do rodziny Bożej, nie? Gdzie jest życie wieczne. Dzisiaj mamy podobną sytuację. Kraj, w którym jest tak wielu katolików, jest tak wielu ludzi, którzy są zarządcami też Bożych dóbr, ale mają pod sobą innych. I teraz tak słyszymy o na przykład niesprawiedliwych wynagrodzeniach, że to są wynagrodzenia za małe, nie takie, niewłaściwe, że ludzie się czują upokarzani w swojej pracy. Ale to z drugiej strony pracodawcy narzekają, że nie ma uczciwych pracowników, że są okradani. Widać, że my w tych relacjach odnośnie pieniądza jakby zupełnie tracimy rozum w dzisiejszym świecie. Jedni, którzy mają pieniądze, wydaje się, że są panami życia tych swoich pracowników, że jeżeli nie ja, to umrzesz. Jeżeli nie ja, to będziesz bezrobotny. Jeżeli nie ja, to będziesz miał problem życiowy. Tymczasem to jest w świetle tego słowa po prostu kłamstwo. To nie tak. Zobaczcie, w którym momencie można zyskać przyjaciela w postaci mojego pracownika, a można go stracić. Ale też to działa w drugą stronę, nie? Że pracownik może zyskać przyjaciela w postaci pracodawcy, kiedy jest uczciwy wobec niego, nie? Uczciwie pracuje. W którym momencie ten ekonom, który wcześniej zagarniał dla siebie, idzie po rozum do głowy i zaczyna działać inaczej, darowując długi zgodnie z wolą swego Pana, bo Bóg chce, byśmy dzielili się dobrami, któreśmy od Niego otrzymali i byśmy nawzajem odpuszczali sobie długi. Zgodnie z wolą Boga. Jest ciekawe, że ten człowiek nie odpuszcza 100% tego długu, chociaż Bóg by chciał 20%, 50%, ale przynajmniej zaczyna rozumieć, o co tu chodzi. Zaczyna się tego uczyć. Jest takie ciekawe zdanie, mianowicie, że jeżeli w zarządzie niegodziwą mamoną, nawet w drobiazgach,
nie okazaliście się wierni, to kto wam da dobro wasze? Jeszcze raz wracamy do tego. To dobro nasze. To dobro, do którego jesteście powołani, przeznaczeni. Dobro, które będzie dobrem definitywnym, ostatecznym, które albo osiągniemy, albo się z nim rozminiemy. I to jest życie wieczne. W którym momencie ten ekonom poszedł po rozum do głowy? Kiedy go ostrzeżono, będziesz musiał zdać sprawę ze swego zarządu i utracisz ten zarząd. Dla nas to oznacza, przyjdzie czas, kiedy umrzesz i pójdziesz na sąd, mówiąc krótko, więc zarządzaj mądrze, żeby wtedy ci ubodzy, których teraz obdarujesz, przyjęli Ciebie do nieba. Bardzo ciekawe, nie wiem, czy sobie przypominacie, jak jest we mszy świętej ślubnej. Kiedy przed komunią świętą ci nowożeńcy klękają najczęściej i jest tam błogosławieństwa nad nimi. I w pewnym miejscu są takie słowa, nie? Że żebyście tak żyli, aby kiedyś ubodzy, biedni i tak dalej w niebie przyjęli was. Właśnie nawiązanie do tej Ewangelii. Bardzo piękne. Oczywiste. Że idę do nieba i teraz stoję przed tymi, Pan mówi, zdaj sprawę z swego zarządu. Ja tak się martwię, a tam w niebie mówi, Panie, ale weź go. On okazał mi miłosierdzie, wydobył mnie z dołka. Pan mi uratował życie. Tak, ten mnie wsparł w taki sposób, jeszcze w inny sposób. Strasznie trudny problem dla nas, nie? Żebyśmy wypuścili to pieniądz z naszych rąk. Zaczęli żyć według Bożej ekonomii. Żeby to nie było jakby... Zwróćcie uwagę, jaki jest następny werset po dzisiejszej Ewangelii, ten 14. Że słuchali tego, chcili na głos, na pieniądz, na grosz faryzeusza. Jeszcze co drwili z Jezusa, że ten, co on opowiada takiej rzeczy. Zapytam jeszcze jedną rzecz. Ostatnie zdanie. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możecie wam Panu służyć. Dlaczego jest takie zestawienie? Bóg i mamona. Jakby nie ma trzeciego wyjścia. Mamona to jest pieniądz, krótko mówiąc. Pieniądz, który jeżeli czy jest pod kontrolą... Dlaczego nie jest powiedziane, nie możecie służyć Bogu i demonowi? Tylko Bogu i pieniądzowi. Jakby nie było innej alternatywy. Mamona jest w szerokim tego słowa znaczeniu każdym dobrem tego świata, jakimś przepychem. Wydaje mi się, że trzeba powiedzieć tak, że demon nie jest Bogiem, ani Bożkiem. Nigdy nie pretenduje. Człowiek nie służy Jemu, nie pójdzie za Nim od tak po prostu sam z siebie. Dopiero kiedy zostanie po prostu oszukany i tak dalej. Ale do Boga tego świata, inaczej mówimy Bożka, pretenduje właśnie pieniądz, który oferuje człowiekowi. Pieniądz ma konkretną moc. Wierz mi. Człowiek ufaj może mnie, się kochaj bardzo mnie, łatwo uzależnić. A ja ci dam to, co. To samo, co jeżeli mówimy względem Boga, nie? Mamy cnoty teologalne. Wiara, nadzieja, miłość, nie? Pieniądz, czy Bóg tego świata mówi, wierz mi, ufaj mi i kochaj mnie, nie? Chcę, żebyśmy mu zadedykowali dokładnie to, co mamy dedykować Bogu. I mamy, krótko mówiąc, do wyboru. Albo będziemy kochać Boga i ludzi, używając do tego pieniędzy, albo będziemy kochać pieniądz, używając do tego ludzi, a nawet Pana Boga. Wybór jest nasz, ale tylko ta pierwsza droga prowadzi do życia wiecznego, ta druga prowadzi do katastrofy. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Bartek Rebeta i ksiądz Robert Muszyński. Pozdrawiam.